Cześć, tlenek wapnia reaguje z wodą i powstaje wodorotlenek wapnia, no bo jest to tlenek zasadowy. Ale jak ten tlenek zachowa się wobec zasady sodowej? Właśnie taką sytuację trzeba rozpatrzyć w zadaniu, które ostatnio wrzuciłem na swoją stronę. No więc dzisiaj wykonamy sobie doświadczenie, żeby to było jasne, dlaczego taka odpowiedź jest prawidłowa. Przygotowałem wodę, roztwór NaOH w wodzie, czyli zasadę sodową, tlenek wapnia, który jest takim puszystym proszkiem, bardziej niż ja po złożeniu pracy doktorskiej, no i wskaźnik alkoholowy, roztwór tymoloftaleiny. Ma nad fenoloftaleiną taką przewagę, że nie odbarwia się w silnie zasadowym środowisku, bo malinowa barwa fenoloftaleiny może nam zniknąć w zbyt zasadowym odczynie. Tymoloftaleina, jak widzimy, w zasadowym środowisku staje się taka ciemno niebieska, wręcz granatowa. Jeśli do czystej wody wsypię troszkę tlenku wapnia, to nie zauważymy roztwarzania, ponieważ powstający wodorotlenek wapnia jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie. Musiałbym ten tlenek wapnia wsypać do bardzo dużej ilości wody, żeby ten wodorotlenek się po prostu mógł w niej rozpuścić. Więc nie widzimy objawów reakcji. Ale zróbmy to samo z wodą, do której wprowadziłem wcześniej właśnie tymoloftaleinę. Widzimy od razu, że jednak coś się dzieje. Jeśli zamiast wody użyję roztworu NaOH, to także nie zobaczymy objawów reakcji. Pytanie, czy to oznacza, że reakcja nie biegnie. Oczywiście mogę tam dodać tymoloftaleiny. Czy to, że ta tymoloftaleina zachowuje swoją barwę, świadczącą o zasadowym środowisku, oznacza, że tutaj tlenek wapnia nie reaguje z zasadą sodową? Jak widać, przygotowałem jeszcze termometr. Woda ma około 18 stopni Celsjusza. Tyle samo ma roztwór NaOH. Do tej zleweczki dodam 10 cm sześciennych czystej wody. I chwilę poczekamy. Już widać, że termometr wskazuje nam wzrost temperatury. Po minucie temperatura przekroczyła 30 stopni, jest to więc reakcja egzotermiczna. Teraz zrobimy to samo z roztworem NaOH. Żeby jeszcze było jasne, że to jest ten roztwór NaOH, to sprawdzimy to za pomocą tymoloftaleiny. No więc wszystko jasne. I zwróćmy teraz uwagę na wskazania termometru. Zamieszamy sobie tutaj jeszcze i poczekamy. Już widać, że temperatura się zaczęła podnosić. A zatem tlenek wapnia tutaj też ulega reakcji. Tylko z czym? Z wodą, bo zasada sodowa to jest wodny roztwór NaOH, a nie sam wodorotlenek sodu. Po około minucie temperatura również przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Zwróćmy uwagę, że jest to przypadek ten sam, o którym mówiłem poprzednio. O reakcji tlenku kwasowego z kwasem. Dlaczego? Bo są to układy wodne. Dlaczego więc coś, co normalnie z wodą reaguje, miałoby nie reagować z czymś, co tę wodę zawiera? Na przykład z wodnym roztworem NaOH, albo na przykład z kwasem solnym, czy tam rozcieńczonym kwasem siarkowym 6. W ujęciu szkolnym pojęcie zasada sodowa jest często błędnie utożsamiane z wodorotlenkiem sodu. A to nie jest to samo. Przecież ja tutaj mam wodny roztwór NaOH. To jest zasada sodowa. No więc która odpowiedź jest prawidłowa w tym zadaniu? Wyłącznie D, bo w obu zlewkach zaszła ta sama reakcja chemiczna tlenku wapnia z wodą. Pozdrawiam, cześć.